Kolejny. Spidermanie, w promieniu kilku przecznic od tego miejsca zatrzymaliśmy czterech handlarzy nielegalną bronią. Handel bronią. Chyba pora zamknąć ten złoty interes. Szef chce głowy Spidermana. Już po tobie. O, kolejni. Spidermanie, w promieniu kilku przecznic od tego miejsca zatrzymaliśmy czterech handlarzy nielegalną bronią. Handel bronią. Chyba pora zamknąć ten złoty interes. Trzymać go na ziemi!
będziemy bez szans! Kurde, chyba wezwali posiłki. Giniesz wreszcie? O, witajcie, imprezowicze. Zapraszam. Jedna zasada. Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba, że nie macie skarpetek. W takim wypadku kupcie skarpetki. Otoczyć go! Ktoś chce się poddać? Nie? Witajcie, imprezowicze! Zapraszam! Jedna zasada. Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba, że nie macie skarpetek. W takim wypadku kupcie skarpetki. Ktoś chce się poddać? Nie?
Imprezowicze, zapraszam! Jedna zasada. Buty zostawiamy przy wejściu. Chyba, że nie macie skarpetek. W takim wypadku kupcie skarpetki. Dalej, na niego! Nie dajcie się porwać w powietrze! Poddać? Nie?
Udało mi się zamknąć tę metę. Czy raczej zakleić siecią. I nareszcie ktoś zgłosił strzelaninę. Wysłałam już ludzi. Dobra robota. W mieście jest więcej placów budowy Fiska. Założę się, że to też przykrywki. Miej oczy otwarte i zgłaszaj wszystko, co podejrzane. Mam za mało danych. Powinienem poszukać wież nasłuchowych. Jeśli mam znaleźć place budowy Fiska, powinienem ponownie skalibrować oprogramowanie mapy. Wystarczy, że przepuszczę zdjęcia kilku kultowych miejsc przez program mapujący głębie. Chyba wiem, od czego zacząć. Near Atlantic Avenue, please respond code 2.
wieści, Peter. Chyba udobruchałem komisję. Jeśli jutrzejsza próba kaprala Tresidora się powiedzie, powinniśmy wyjść na prostą. Empire State Building. Jak ja uwielbiam to miasto. Pora cyknąć fotkę. Idealnie. Mapa powinna się skalibrować. Nie robiłem wielu zdjęć od odejścia z Bugle. Już zapomniałem, jakie to fajne. Muszę też obchwycić inne kultowe miejsca. To pan Lee. Halo? Peter, to Martin Lee. Chciałem ci tylko powiedzieć, że przygotowanie imprezy dla May jeszcze potrwa. Tort najwyraźniej utknął w korku. O, nie ma sprawy. Proszę dać mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Świetnie. Do usłyszenia. Okej, mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. Udajcie się do Bowery. Ustawię słuchawkę, żeby szukała stłumionych głosów.
do wszystkich jednostek. Trwa pościg za autem. Udajcie się do Bowery. Hej, przepraszam. Co to ja mówiłem? A, tak. Fantastycznie, doktorze. Wracamy do gry. Chwilowo. Póki co nasz drobny wypadek umknął uwadze burmistrza. Będziesz na próbie? Na pewno. Będzie dobrze. Zmienimy świat, doktorze. Zadbam o to, żeby nie wybuchł żaden pożar. Do jutra, Peter. Obyśmy odnieśli sukces. Potrzebna pomoc. Cywile uwięzieni po wypadku. Tak, panie Lee? Peter, jesteśmy gotowi do przyjęcia. Czekamy na ciebie. Super, już lecę. Dobra, ludziom nic nie grozi. Lepiej się usunę, żeby mogli wejść fachowcy. Mógłbyś zrobić jakąś sztuczkę? Do wszystkich. Mamy rozbój z bronią w ręku. Cel to Little Tokyo. Odbiór. Podziałem torbę. Pan Lee jest pewnie w kuchni i szykuje się na przyjęcie. A pies? To nie problem. Byle był na smyczy i nie wchodził do kuchni. O, jasne. Rany, jak super, jesteście super. Dziękuję. No to dostałam tę pracę. Dobre słowo od May naprawdę pomogło. Ludzie wiedzą, że ona naprawdę mówi to, co myśli. O, a tamte buty. Hej, Martin, już jestem, przepraszam. Przyszedłeś w porę. Odwróć jej uwagę, a my wszystko przygotujemy. Jasne. O, moja ulubiona ciocia. Peter, jak miło cię widzieć. Pomóc w czymś? Tak, w sumie. O, mam kilka ciężkich chudek. Nie, nie, to znaczy jeszcze nie teraz. To znaczy, bo chciałem... tylko z tobą porozmawiać. Okej. Okay. Dobrze. Peter, masz jakiś kłopot? Chcesz pieniędzy? Nie, to znaczy trochę zalegam z czynszem, ale nie trzeba. Jest okej. Masz problemy sercowe, co? Co? Nie, no coś ty. Chciałabym, żeby ci się jeszcze ułożyło z MJ. To świetna dziewczyna. To prawda, ale... Wasze dzieci byłyby naprawdę śliczne. Wow! Peter. Co się dzieje?
No mów, nie wstydź się. Te ostatnie lata pomagałaś mi w koledżu i pracowałaś tutaj, poświęcając tak wiele czasu i nie chciałaś nic w zamian. Na świecie powinno być więcej takich ludzi. Ma rację. Przyszłaś do nas 5 lat temu, mówiąc, że inspirujecie moja misja niesienia pomocy. Teraz to ty inspirujesz mnie. Dziękuję, May, za wszystko. Za wiele kolejnych lat pracy. Dzięki, że pan to zorganizował. Chciałbym móc zrobić coś więcej. No, jak to mówi ciocia, pomagając komuś... Pomagasz wszystkim. Ta, może wyślemy May do ratusza, niech zbeszta burmistrza. O, muszę lecieć. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, to naprawdę wiele znaczy. Wiadomość od Yuri, odsłucham na zewnątrz. Cześć, Peter. Czołem, ludziska. Jak idzie gra? A jak ci się wydaje? Wygrywam. Facet ma demencję starczą, Pete. Nie ma ze mną szans. No, ważne, że się dobrze bawicie. Rozkładanie go na łopatki to świetna zabawa. W twoich snach, moja droga. Spróbujesz, Pete? Wysoka stawka. Nie. To nie dla mnie. Nie przeszkadzam. Peter, pracuję nad powieścią kryminalną. Spodoba ci się. Dzięki, pogadamy później. Dokąd zmierza ten świat? Dzisiaj znowu wpadła ta urocza kobieta z opieki. Powiedz słowo, a was poznam. Gdybym tak miał kasę na elektryczny wózek. Peter, tak? May pokazała mi twoje zdjęcia z dzieciństwa. Gloria, jestem nowa. Spider-Man polecił mi to miejsce. Ach tak, to znaczy świetnie. Jak wrażenia? To dobrzy ludzie. Może tu zostanę na jakiś czas. Jeśli mogę w czymś pomóc, wystarczy słowo. Wiadomość od Yuri. Hej, w domu aukcyjnym prowadzącym wyprzedaż majątku Fiska włączył się cichy alarm. Sprawdzisz to? Po cichu? Nie chcę urządzać sceny, jeśli to nic. Wyprzedaż majątku Fiska! Fajnie się zapowiada. Ciekawe, co Kingpin chował w szafach. Peter, zniknąłeś mi z oczu. Tak, musiałem iść do laboratorium, wybacz. Nie przepraszaj. Chciałam tylko powiedzieć, ile dla mnie znaczy to, co powiedziałeś. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze cię traktuję. Niepotrzebnie. Po tym, jak straciłem rodziców i wujka, nie wiem, ile razy bym się załamał, gdyby ty. To działa w dwie strony, Peter.
Chciałam tylko, żebyś o tym wiedział. Ciociu, nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, pan Lee chyba potrzebuje pomocy. Muszę iść. Do zobaczenia, Peter. Kocham cię. Ja ciebie też. Zgłoszone włamanie. Potrzebny funkcjonariusz. Funkcjonariusze potrzebni w Lenox Hill. Tracę cierpliwość. Gdzie jest teczka? Jest tu ktoś jeszcze. Na pewno ma teczkę. Te maski, kim oni są? Nikogo więcej tu nie ma. Znajdziemy tę teczkę. Albo zginiesz. Niedobrze. Mogą ją zastrzelić. Muszę ich zdjąć po cichu. Yuri, ten cichy alarm był prawdziwy. Zamaskowani bandyci i jedna zakładniczka. To wygląda na napad. Przyjęłam. Wysyłam tam jednostki. Tymczasem trzymaj rękę na pulsie. Zrobi się. Tylko po cichu, żeby nie zaalarmować innych. Zarzucę na niego sieć z góry. Wow, ostrożnie. Dziewczyna!
Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Rusz się, Pete. Ci złoczyńcy zaraz uczynią coś złego. Zdążyłem. Ej, a co to? To przecież aparat. Stój! Chłopie, gdyby mi płacili za każde stój. Hej, Pete. MJ? Co ty tu robisz? To co ty. Pracuję. A raczej staram się. O, to chyba twoje. Tak, dzięki. Więc Robbie zlecił ci relację włamu dla Bugle? No, właściwie to nie wie, że tu jestem. I jeszcze parę minut temu nie było włamu. Aha. Już wyjaśniam. Słucham panią. Witam, Mary Jane Watson. Piszę o sprzedaży majątku Fiska. Dzień dobry. Craig wspominał o jutrze. Lubię zaczynać przed czasem. Ale ja nie. Proszę wrócić jutro. Jasne, rozumiem. Przepraszam. Hej, Craig. Nie, niestety. Będziemy musieli puścić na okładkę coś innego. No nie wiem, może to o ekspresjonistach? Wie pani, chyba jednak znajdę chwilkę. Na pewno? Jasne, nie ma co zwlekać. Dziękuję. Craig? Jednak nic. Na razie. No to chodźmy. Proszę się rozejrzeć i zapoznać z eksponatami. Będę na panią czekać przy posągu baku. Dobrze.